Dzień dobry moi drodzy, jest mi bardzo miło powitać Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na hol świąteczny, tak jak macie w tytule. Udało nam się z mężem zakupić już kilka, myślę, że ciekawych, przydatnych i bardzo fajnych rzeczy. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Oprócz tego nagrywam tak przy świetle sztucznym, gdyż cały dzień świeciło takie słońce, że nie szło nagrywać. Natomiast gdy już było ok, to już praktycznie zaszło, dlatego akurat dzisiaj jest światło sztuczne, mam nadzieję, że nie będzie Wam to za bardzo przeszkadzać. Mam jeszcze jedną informację, od 1 grudnia będzie vlogmas mój, jak i mojego męża, pierwszy vlogmas. Bardzo się cieszymy, ja jestem bardzo podekscytowana, zobaczymy jak to będzie. Filmy będą się pojawiać albo tego samego dnia, albo dzień później, zobaczymy jak to wszystko będzie. Trzymajcie kciuki, żeby było dobrze, ja jestem bardzo szczęśliwa. A teraz zapraszam Was już do oglądania właśnie tego, co kupiliśmy razem z mężem. Do świąt jeszcze daleko, ale zanim już poczyniliśmy pierwszy zakup przedświąteczny, każdy z Was ma w domu słoniczkę i pieprzniczkę, my też. Tylko mieliśmy takie malutkie i naprawdę napełnianie ich i przyprawianie z nich było naprawdę katalgo. Dlatego zdecydowaliśmy się na zakupienie słoniczki i pieprzniczki naprawdę takiej już konkretnej. My wybraliśmy kolor biały i czarny, natomiast w Neonecie, bo tam je kupiliśmy, znajdziecie również inne kolory. Świeżo mielona sól i świeżo mielony kolorowy pieprz. Jest to naprawdę coś fantastycznego. Są to bardzo ładne, takie matowe solniczki z przyciskiem i solimy. Mamy również regulację grubości. Myślę, że są naprawdę fajne rzeczy przydatne, szczególnie dla mnie w kuchni. Każdą z nich zakupiliśmy za 19,90. Myślę, że bardzo dobra cena. Myślę, że fajnie nam się sprawdzą. Jeżeli już jesteśmy przy świątecznych prezentach, no to na pewno musimy je coś zapakować. My zdecydowaliśmy się na zakupy w Kiku i tu kupiliśmy papiery do pakowania. Każdy z nich kosztował 4 zł. Jest to 3 metry na 100 cm. W tym roku zdecydowaliśmy się, jak widzicie, na takie klasyczne z napisem Christmas. Myślę, że bardzo będą ładnie wyglądać i na pewno dobrze się sprawdzą. W tamtym roku mieliśmy takie bardziej sweterkowe opakowania, natomiast tym razem zdecydowaliśmy się na takie klasyczne. Kolejną rzeczą, ja jestem z tych osób, które oprócz odklejania prezentów, które już niektóre kupiliśmy papierem, no to jestem z tą osobą, która przykleja jeszcze na prezenty gwiazdki. I tutaj, jak widzicie, mam kolekcję gwiazdek sama przyletnich, również są były zakupione w Kiku i również kosztowały 4 zł. Jest ich dużo i są w takich naprawdę świątecznych kolorach. Złoty, czerwony, nawet jest zielona, srebrna. To jest taka według mnie fajna rzecz. I oczywiście do tego jeszcze wyciągnęłam wstążki. Wstążki również dodaję zawsze do prezentów i również zakupiliśmy je w Kiku. Jest tu 6 sztuk wstążek razy 10 metrów, więc bardzo dużo, również 4 zł. Powiedziałam to przed chwilą, czy nie? W każdym razie również świąteczne kolory. W Kiku dostaniecie wiele rzeczy właśnie do osłabiania prezentów. Także zobaczycie zresztą we vlogmas, jak będziemy te prezenty pakować właśnie w te papiery, wstążki, gwiazdki. Także to na vlogmasie. I ostatnią rzeczą, którą kupiliśmy również w Kiku, jest napis, jest to napis Christmas. Nie wiem, czy to Wam pokazać. Jak widzicie, w holu już Wam kiedyś pokazałam napis Home, natomiast na święta postawimy na naszej tacce szarej właśnie ten napis Christmas i do tego dodamy jakieś czerwone dodatki. Jeszcze się na konkretne nie zdecydowaliśmy. W przyszłym weekend jedziemy znowu na zakupy, więc może wtedy dokupię jakieś po prostu czerwone lampioniki. Ten napis jest drewniany i kosztował 15 zł. Myślę, że niedużo, a naprawdę będzie fajnie wyglądał. Ten napis wypatrzył mój mąż, także
Gratulacje dla niego, bo ja tego nie widziałam, a zazwyczaj ja jestem właśnie odpowiedzialna za takie dekorowanie naszego salonu. Kolejnymi rzeczami są to kalendarze adwentowe. Tak, spadła słoniczka właśnie. Kalendarze adwentowe. Nie zdecydowałam się w tym roku na zakup żadnych kosmetycznych kalendarzy adwentowych. Natomiast będziemy otwierać oczywiście we Vlogmasie codziennie pudełko, kalendarz adwentowy z Milki. Już go kupiłam jakiś czas temu, a więc postanowiłam Wam go pokazać. Także to jest jeden kalendarz adwentowy. Natomiast drugi kalendarz, zawsze z mężem puszczamy lotka i właśnie w sklepie był taki kalendarz adwentowy ze zdrapkami, 25 zdrapek plus bonus, także również będziemy razem, będę razem z Wami zdrapywać te zdrapki codziennie, może również nam się poszczęści, zobaczymy, na razie ostatnio wygraliśmy 10 zł, także jest ok. I przedostatnią rzeczą, gdyż jak widzicie, tych rzeczy nie ma dużo, bo tak naprawdę bardzo dużo rzeczy nam nie potrzeba. Są to poszewki na poduszki, bo oprócz naszej tacki w salonie, oprócz choinki, która będzie, postanowiliśmy przestroić jeszcze nasz wypoczynek i już Wam kiedyś pokazywałam poszewki, które mamy aktualnie dalej, te biało-czarne i te szare, natomiast w Pepco zakupiliśmy 4 nowe poszewki, takie iście świąteczne i każda z nich kosztowała, gdzie już oderwałam co 9 albo 9,90, nie wiem dokładnie, coś koło 10 zł, nie więcej. Pokażę Wam, kupiliśmy 4, gdyż mam 4 poduszki, jest to 140x140, czyli taki normalny wymiar. Pierwsza z nich prezentuje się tak. Chciałam, żeby właśnie był tu motyw właśnie tych szarych desek. Naprawdę w kilku macie bardzo duży wybór tych poszewek, natomiast my zdecydowaliśmy się między innymi na taką z pomarańczami i z orzechami prezentującymi właśnie świąteczną choinkę. Druga poszewka jest również z takim motywem desek i mamy tutaj takie wiszące ozdoby, gwiazdkę i choinkę z guzikami, również fajnie wygląda. Następna poszewka jest taka z reniferem, serduszkiem i choinką, czyli takimi ozdobami świątecznymi. I ostatnią rzeczą jest ostatnią poszewkę mamy tutaj z różnymi motywami, z choinką, z Mikołajem. Myślę, że bardzo fajnie się będą prezentować w naszym salonie. Również będziemy je ubierać na Vlogmasie i wtedy pokażę Wam, jak się prezentują u nas w salonie. I ostatnią rzeczą, którą zakupiliśmy, bo w tym roku, w tamtym roku przegapiliśmy, ale w tym roku postanowiliśmy, że nie obędzie się bez świątecznych sweterków, w którym zobaczycie mnie, jak i mojego męża. Myślę, że również w filmach, gdyż mam nadzieję, że on również wystąpi. I kupiliśmy 2 sweterki. Co to swetry z Tesco? Takie. Tak. 2 identyczne, bo będziemy w takich samych. Mr. Cool z bałwanem, z pomponem, iście świąteczne swetry, także na pewno w nich wystąpimy, a ja na pewno bardzo, myślę, że dobrze wykonane, bardzo fajne, więc takie sweterki na koniec. Kochani, jak widzicie, dużo rzeczy nie było, mówię, jeszcze muszę zakupić tylko do salonu dodatkową dekorację. Pomału zaczynam kupować już prezenty. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się film podobał, dajcie kciuka w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie być na bieżąco, będzie mi bardzo miło. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa!